Koronawirus na świecie nadal pochłania ludzkie życia, jednak na szczęście naukowcy prowadzą zintensyfikowane prace nad wynalezieniem szczepionki. Według portalu fakt.pl w Kanadzie mogło dojść do przełomu. Premier Justin Trudeau poinformował o podjęciu bardzo ważnej decyzji. Zezwolono na pierwsze testy kliniczne. Obecnie koronawirus na świecie jest prawdopodobnie największym problemem, jaki dotknął niemal każdy region kuli ziemskiej. Chociaż powoli zaczynamy przyzwyczajać się już do tak zwanej nowej normalności, wszyscy czekamy, aż specjaliści wynajdą szczepionkę na COVID-19. Według serwisu fakt.pl w Kanadzie mogło dojść do przełomowego momentu w walce z epidemią. Wciąż nie wiadomo, jak długo jeszcze koronawirus na świecie będzie poważnym problemem. Niebezpieczeństwo zostanie zażegnane prawdopodobnie dopiero po wynalezieniu szczepionki przez naukowców. Jak informuje portal fakt.pl, w marcu prace nad stworzeniem niezbędnego preparatu zaczęły się w Kanadzie. Premier Justin Trudeau niedawno ogłosił bardzo ważną decyzję. Koronawirus na świecie może zostać powstrzymany. Opracowanie szczepionki oznaczałoby, że koronawirus na świecie nie byłby już tak niebezpieczny. Według serwisu fakt.pl premier Kanady przekazał mediom ważną wiadomość. Udzielono zgody na przeprowadzenie pierwszych testów klinicznych szczepionki na COVID-19. Preparat jest badany przez jeden z najstarszych kanadyjskich uniwersytetów, Uniwersytet Dalhousie. Po tym, jak koronawirus na świecie powodował coraz trudniejszą sytuację, pod koniec marca rozpoczęto pracę nad szczepionką w kanadyjskim uniwersytecie. Zespół specjalistów pracował nad trzema typami szczepionek. Jak informuje Health Canada, w Kanadzie prowadzi się ponadto 33 klinicznych testów i badań nad terapiami i lekami wspierającymi leczenie COVID-19. Dwa. W przypadku, gdy szczepionka testowana w Kanadzie okazała się skuteczna, wówczas koronawirus na świecie zostałby opanowany. Kanadyjska Rada Badań Naukowych przekazała, że opracowana w Chinach próbna szczepionka na COVID-19 będzie produkowana i testowana w Kanadzie. Preparat wciąż znajduje się w fazie badań. Zgodnie z danych Health Canada w kraju liczba zarażonych przekroczyła już 75 tysięcy. Niestety kolejni zarażeni pojawiają się też w Polsce. Niedawno pisaliśmy o fakt. PL.